Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. Dziś nad południowo-zachodnią i południowo-wschodnią Europą układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem, w tym także nad Polską, niże z frontami atmosferycznymi. Napłynie do nas zimna i wilgotna masa powietrza z północnego zachodu. W Europie pogodnie jedynie na południowym zachodzie i południowym wschodzie, nad Skandynawią i na wschodzie opady śniegu, na północnym zachodzie i w środkowej Europie opady deszczu, ale także śniegu. Najchłodniej w Moskwie, minus 9 stopni, a najcieplej w Madrycie, w Marsylii i w Atenach, 11. A w naszym kraju będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami na północy. W zachodniej połowie Polski opady od śniegu po deszcz lub mrzawkę. Na termometrach od minus 4 stopni w Rzeszowie do 3 kresek na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, a barometry wskażą 1010 hektopaskali. A już teraz zapraszam na przegląd regionów.